Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Błogosławiony, który groby pobielił nadzieją, powiedział ktoś o Chrystusie. W ludzkim rozumieniu grób oznacza koniec, pogrzebanie, opieczętowanie. Zakończona sprawa, nie ma o czym mówić. Grób więc coś ukrywa, jakby pieczętuje klęskę. Chrystusowy grób obielił nasze groby nadzieją przez to, że Jezus niejako otworzył go w drugą stronę i pokazał nam inną, nową perspektywę, która jest za tą zasłoną grobu. Skończyła się jedna rzeczywistość, otwiera się druga, ostateczna. Chrystusowy pusty grób to jakby wrota, to drzwi otwarte w wieczność, w nowy wymiar życia, ku któremu pielgrzymujemy. Dlatego nie trzeba bać się porażek, nie trzeba bać się klęsk, nawet definitywnych jak grób. Nie trzeba bać się złożonych do grobu naszych ludzkich nadziei, że się w życiu nie ziściło, że tyle zostało pogrzebane, nasze talenty, nasze umiłowania, nasze marzenia. Czy pogrzebane? Nie, one będą spełnione inaczej. Wszystkie wrócą, jeśli wierzymy Chrystusowi. Powiedziano, że istnieje taka ziemia, w której każdy kwiat i każde ziarno wzejdzie i zakwitnie. Jest nią właśnie grób Jezusowy. Razem z Chrystusem zostaliśmy przez chrzest pogrzebani w Jego śmierci, ale po to, żebyśmy życie mieli. Dlatego radujmy się, że chrzest nas złączył z Panem Paschalnym, z Jego drogą. I nie lękajmy się, jeśli Jego droga w nas się powtarza, bo jej finałem jest pusty grób mówiący o życiu bez końca, którego teraz nie możemy widzieć. Oko zobaczyć nie może, ucho usłyszeć nie może, serce pojąć nie może, bo to jest inny świat, świat Boży, który rozpoczyna się tu, w przylgnięciu do Pana, w Jego uniżeniu. Wtedy, nawet w sytuacji kompletnie beznadziejnej i zupełnie przegranej, mamy prawo i obowiązek mieć nadzieję i wbrew sobie i innym mówić: nie wszystko skończone, nie wszystko przegrane. Owszem, ostatecznie wszystko jest wygrane, jeśli tylko zaakceptuję tę sytuację, łącząc się z Chrystusową Paschą. Niech Matka Bolesna, pochylona nad grobem Pana i kontemplująca w nim jutrzenkę nowego, wschodzącego życia, zapowiedź zmartwychwstania, towarzyszy nam w trudnych chwilach, niech nam pomoże wydobyć z grobowca ludzkich serc, ludzkich nadziei, iskrę ufności do Jezusa, umęczonego i zmartwychwstałego.